Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w takim krótkim vlogu informacyjnym. Jak widzicie, ze mną Bronek, siema. Jest Anas, cześć. Jest Adaś, siema. I jest Krzysiu. Cześć. Zróbcie sobie z nami zdjęcie. Jak chcecie zrobić sobie z nami zdjęcie, to przybywajcie jutro do nas. Z dłuższego czasu już informowaliśmy was o pokazach, które będą u Krzysia z poletek pokazowych, kukurydzy. Już mamy prawie przygotowane, jak widzicie już jest późno dosyć. Nagrywamy to w piątek, mam nadzieję, że dzisiaj to dostaniecie wieczorem. Więc jutro od samego rana, od godziny 10 was bardzo serdecznie zapraszamy. Na dole będziecie w opisie mieli, jak dojechać do nas na pokazy. Jeszcze raz powiem, Józefków 33, koło Białotarska, 09500 Gostynin. Krzysiu, jeszcze jakoś można to inaczej namierzyć? Za pocztą w prawo. Objazd za pocztą w lewo. Będzie tam mieli takie belki poustawiane, albo będziecie mieli no coś mniej więcej. Słuchajcie, takiego. Słuchajcie, wystarczy wpisać sobie w nawigację, na pewno traficie. Jo, teraz to już nie te czasy, że nie będzie można trafić. Idziemy wam pokazać, jak to dalej wygląda i lecimy dalej. Jeszcze nie wszystkie namioty mamy porozstawiane. Już idziemy, Krzysiu, mamy już trochę nakoszone. Pokazy jeszcze nie zaczęte, kukurydza. Tak, kukurydza obkoszona, już trzeba wiedzieć, co mniej więcej będzie się działo. Trzeba było zobaczyć, czy w ogóle w tych kolbach coś jest, nie? Póki co jest dobrze, jest sucho, miejmy nadzieję, że nie popada. Krzychu będzie grał jutro. Jutro głównym zespołem Krzychu i spółka. Mamy bardzo fajną przyczepę. O, idą chłopaki z Majsadura. A co tu się dzieje? Nagrywane jest nagrywane. Siemanko, siemanko. Cześć. O, kto Mordkę kojarzycie jak najbardziej? O, te chmury takie nieciekawe dzisiaj, miałem nadzieję, że to wytrzyma. Super przyczepa sprowadzona specjalnie z Niemiec. Jutro będzie mu zagrana, filmy będą oglądane. Jak widzicie, już mamy bardzo ładnie wycięty poprzeczniaczek. Bronku, na bąku. O, pięknie, tak, super. Od samego początku, jak wiecie, mamy kilka odmian KWS-u. Później mamy Majsadura. O, tak, pięknie. I na koniec mamy Pionera. Jak widzicie, się stwierdzi, że to pierdzieli, jedzie samochodem, on nie będzie pieszo chodził. Jak widzicie, niektóre kukurydze wyższe, niektóre niższe z racji tego, że są tu odmiany kiszonkowe, jak i odmiany typowo ziarnowe, więc zobaczymy, jak spiszą się również te odmiany kiszonkowe, cięte na ziarno. Jak widzicie, kukurydza naprawdę u nas już wyschła. Mamy już nakoszone trochę, bo musieliśmy poprzecinać to wszystko. 20 ton chyba tutaj. Myślę, że jak tak będzie dalej padać, to tak. Miejmy nadzieję, że to pogoda dopisze. Będzie koszone kombajnem Patryka. Jutro będzie nas można wszystkich spotkać, ale nie tylko całą ekipę MST. Oj, czekajcie, ja sobie zejdę. Ale będzie można spotkać również innych youtuberów. Może będzie Grzesiu Bardowski, bardzo byśmy się cieszyli. Będzie Perkins, będzie Piotrek z Rolnik Szuka. Także będzie naprawdę się jutro działo. Cały dzień będzie można nas tu spotkać. Także bardzo serdecznie zapraszamy. I przekierowuję was już do opisu. Bronek przekierowuje już. Może powiedz jeszcze, jakie będą atrakcje. Jo, jutro będzie naprawdę trochę się działo, także co? Słuchajcie, będzie tak. Słuchaj, będzie jedzenie i będzie picie, także... Tak, będzie? Będzie, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To co, do zobaczenia jutro. Na razie, trzymajcie się, cześć. Czekamy na was.